Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Gala KSW74, z nami Damian Janikowski po walce z Tomem Breezem. Huczy w mediach, huczało w klatce. Damian, chciałbym, żebyś zobaczył tę sytuację jeszcze raz i opowiedział, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Przez ciebie, Maciej! No zobacz, podnosi sędzia do góry, łapie klamrę! Pokazuje kciuka do góry! On mi przerywa walkę. Słuchajcie, to nie było klepnięcie, tylko to było złapanie klamry. Złapałem uchwyt do góry. Jakie klepnięcie? Nie ma żadnego klepnięcia. Pych, złapanie uchwytu. Nie jest klepnięcie. Słuchajcie, tym bardziej, że ani nie miał zapiętego mocnego uchwytu, tym bardziej, że miał nogi z boku, ja sobie czekałem na moment, w którym stał do walki. Jestem zniesmaczony tym werdyktem. I ja, słuchajcie, ja mogę przegrać walkę, mógłbym leżeć, nie wiem, klepacz by mnie klepał, wolałbym odpłynąć. Naprawdę, wolałbym przegrać przez knockout, nie wiadomo jak. Ale nie w taki sposób. Powiem ci tak, zdania są podzielone, bo nawet czytam opinie ludzi ze środowiska. Juras też wydawało mu się, że to klepnięcie było. Wiele osób też jest podobnego zdania. No okay. Wydaje się, że może to... No ja po prostu powiedziałem, jak ja to widziałem, jak ja łapałem uchwyt, tym bardziej, że ja w ogóle byłem w szoku, że on podnosi mi rękę. Przecież on się patrzył na mnie, mówię mu, wszystko jest okej, okay. Ja mu to powiedziałem nawet. Po czym łapie uchwyt, pokazuje kciuk do góry. I w tym momencie, w którym pokazałem kciuk do góry, że wszystko jest okej, okay, on mi przerywa walkę. Tak, dodam. Ja mogłem przegrać inaczej, ja mogłem odpłynąć, ja bym nie klepał. Nie ma takiej opcji, wolałbym odpłynąć, wolałbym przegrać przez knockout, przegrać przez decyzję, ale nie w taki sposób. No dodam też, już nic nie zrobię, bo to ja mogliśmy się bić dalej, tak? Ale sędzia sam nagle przegrał, no to przecież nie wznowi dalej walki, no bo nie można tak robić. Życzę sobie tylko, żeby nigdy w życiu więcej mi nie sędziował walki. Potem ja tak się zastanawiam, czy rzeczywiście jak zobaczysz tę walkę, bo to nie jest kwestia tego... Ale oglądałem przed chwilą dwa razy, ja widzę, ja znam swoje ciało, słuchajcie. Takim sposobem zapinania tej klamy. Wydaje mi się, że jakbym zrobił tak i dopiero szukał uchwytu, to by był problem. Jeżeli ja zarzuciłem rękę na górę, i szukając dalej ręki zrobiłem tak i połączyłem uchwyt, to nie jest klepnięcie. Jakie to sklepnięcie? Tym bardziej, że słuchajcie, gdybym klepnął walkę, gdybym ją przegrał, to bym to powiedział, bo ja umiem przegrywać walki. Klepnąłem, odcięło mnie, przegrałem walkę, nie chcę się dalej bić. Ale nie ma takiej czegoś, tego czegoś nie było. Tutaj nie zobaczył czegoś. No nie widział, był z góry, no to co ma wiedzieć. Bardzo dobrze się zachowuje, on wie dobrze, że byłem w stanie się bić dalej, tym bardziej, że jak stawialiśmy do góry, ja cały czas mówiłem, o co chodzi. Dlaczego? Dlaczego on to zrobił? Byśmy się bili dalej, no i tyle, no i co dalej powiedzieć, no. Jednym mówisz tak, ja powiedziałem to, co ja zrobiłem, jak ja się biłem, to, co czułem i jakbym zrobił. No nie zmienia to faktu, że ja też przytoczę tę opinię, że zdaniem wielu ta sytuacja jest dziwna. Potoczyło się tak, jak to potoczyło, a do momentu tej sytuacji, czy byłeś zadowolony z siebie? Bo ja powiem ci tak, zauważyłem jedną rzecz już w połowie pierwszej rundy. Łydka, prawa łydka Toma Breeza była kompletnie rozbita. I to był sposób na wygranie też tej walki, bo... Widzę, że już nie może chodzić, cały czas chodzi z lodem, jest ta mocna noga rozwalona i cały czas był na to plan i cały czas do końca trzeciej rundy, do końca swojej walki kopałbym tą łydkę i próbował go rozbijać i czekałbym na to, aż by po prostu upadał, tak jak raz czy dwa razy pośliznął się, dostał strzała, przyklęknął i byśmy dalej tę walkę tak toczyli. Pamiętam pojedynek z Andreasem Gustafsonem. Powoli to się robi twoja taka technika firmowa, to okopywanie łydki. Szybko, dobrze, mocno kopię, mam twarde stopy, mam twarde nogi i muszę tak też walki toczyć i rozbijać zawodników. A jak oceniasz postawę Toma Breeza? Bo myślę, że no jest tutaj naprawdę trzeba przyklasnąć po tym, jak zachował się w klatce od razu. Chcę rozwiązać po prostu tę sytuację w sposób sportowy. Nie, jakby jako sportowiec, jako człowiek to jest zarumisty gość, zresztą to było dużo wcześniej widać, gdzie normalnie się witał, normalnie chciał rozmawiać, normalnie patrzył na mnie. Wreszcie nie wnikałem, no bo przecież nie będę się z nim kolegował, ani to nie jest mój kumpel. Bardzo fajnie, że chciałby wziąć ze mną rewanż. Ja generalnie też bym chciał ten rewanż, bo chciałbym tę walkę rozstrzygnąć. W prawo albo w lewo, a nie w taki sposób. Będziesz jakoś poprotestowywał ten werdykt, bo zamierzasz coś z Steven zrobić jeszcze? Jeżeli jest taka możliwość, to zrobię to, ale co mi to da? Tylko wbije mi w licznik no kontest, tak? Czy tam, nie wiem, jakiś, nie wiem, czy da radę zmienić. Zapytam się zaraz swojego teamu, czy można coś takiego robić. No mówię, no walka już jest przegrana, to co ja mogę zrobić? Już nic nie zrobię. A jak się czułeś generalnie w tym pojedynku? Czy gdzieś tam któryś z ciosów doszedł do głowy, zawirował się? Bo wydawało mi się, że ruszył z czarżą w końcówce pierwszej rundy Tom Breeze. Nie, jeden cios chyba w drugiej rundzie na początku, jego tylna lewa ręka dotknęła mnie, poczułem, że to jest mocny cios, ale spokojnie sobie ustabilizowałem i w pierwszej rundzie jedno kopnięcie tutaj pod żebro poczułem, on to zauważył, ale oczywiście zachowałem zimną krew i biłem się dalej.
A tak gdybyśmy się bili, no kto by pewnie trafił mocniej, albo ja gdzieś tam tą nogę bym rozbijał, albo trafiłbym go jakimś po prostu ciosem, albo mniej, i w ten sposób pewnie by się walka dalej toczyła i zakończyła, nie? A jeśli mowa jeszcze o tej końcówce, o tej ostatniej sekwencji w tym pojedynku, czy nie masz do siebie trochę pretensji, bo twój narożnik chwilę wcześniej krzyknął: odpuść, nie obalaj go. Nie, bo to zależało od sytuacji, czy miałem dwie ręce od spodu, albo też którą nogę miałem, więc trenowaliśmy, że na jego lewą nogę, jak mam głowę po prawej stronie, spokojnie mógł go sprowadzać. Oczywiście my wiedzieliśmy o tym, że on będzie szedł po gilotynę, ale nogi miał na zewnątrz, także nie obawiałem się, byłem spokojny, rękoma kontrolowałem, żeby nie wpiął się nogami, bo gdyby się wpiął nogami, to mógłbym mieć duży problem. A tak to sobie spokojnie przekręciłem się na plecy, leżałem sobie na boku, kontrolowałem nogami, rękoma, on po prostu trzymał ufyt i nie czułem się zagrożony. To był moment, w którym czekałem, aż puścił ufyt, bo niepotrzebnie by się męczył. Wstałbym pewnie jakoś do góry, albo byśmy dalej toczyli walkę w parterze. To co, czekamy na rewanż, tak? Daj Boże, w grudniu jestem gotowy, możemy się bić. Dziękuję bardzo. Dzięki.